witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson, jestem dzisiaj Milki i zrobimy test zgodności. Zobaczymy, jak dobrze się znamy. Jak uważasz, dobrze się znamy czy nie? Myślę, że się bardzo dobrze znamy. Myślisz, że będzie znała wszystkie odpowiedzi na... Walentynka, znamy się najlepiej na świecie. Myślisz, że będzie znała wszystkie odpowiedzi na pytania? No stary, luz, bluz totalny. No to dobrze, a wy widzowie oczywiście zostawcie... A, to zobaczymy. Wy widzowie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jak chcecie kolejny taki odcinek. To jest odcinek wyjątkowy, ponieważ walentynkowy, więc jak zostawicie dużo łapek w górę, to zastanowimy się, czy za rok zrobić to samo. Dobra, a wow, jakie serca puściłaś, dobra, nie, jak to się robi? Na sposobem. No dobra, no to nie zdradzaj tego sposobu. W każdym razie, widzowie, dzisiaj razem z nami jest Jagieł, którego tutaj nie ma, jak widzicie wokół nas, ale może się Jagieł przywitać. Dzień dobry, cześć Boże. On jest głosem tylko naszym zaświatu. On jest lektorem, on opowiada naszą historię. Dobra, dzisiaj Jagie będzie nam zadawać pytania, a my na tabliczkach musimy zapisać, jaka jest odpowiedź. Jeżeli będzie na przykład pytanie, jaki jest ulubiony kolor nasz, to ja odpowiadam, jaki jest ulubiony twój, a ty odpowiadasz, jaki jest ulubiony mój. I w ten sposób, prawda, mamy odpowiedź. Okej. Rozumiemy? Rozumiemy. Jagie, w takim razie zapodawaj pierwsze pytanie, nie przedłużajmy, tylko odpowiadajmy. Jaka jest ulubiona piosenka drugiej osoby? No Boże, to jest... A może być artysta? Może być artysta, no. Dobra. Ja nie wiem, jaki jest twój ulubiony artysta. No ja nie wiem, jak się to pisze. Nie wiem, napisałem... Nie wiem, jak się pisze jej nazwisko. No, ale napisałem tak. A dobra, mam jeszcze drugą opcję. I tu wiem, jak się pisze. No ja napisałam jedną opcję. Dobra, no ja nie wiem, nie, ale czekaj, ja się muszę zastanowić, jaki jest mój teraz w tym momencie, bo ja w sumie nie wiem. Aha, w tym momencie. Dobra, wiem. No. No dobra. Co ty napisałaś? No ty masz punkt na pewno. Ja mam co? Della Rey, co to jest? Nie wiem, jak się pisze jej nazwisko, jak się to pisze? Czekaj, ja ci napiszę to może po prostu. Del Rey. Po prostu tak, o. Lana Del Rey. Della Rey, ale Della Rey to jest dobrze, no zaliczam. Ja nie wiem, jak się pisze jej nazwisko, ja nie słucham. W każdym razie Travis Scott, no nie mogę się zgodzić niestety. Bo pomyślałem o Soblu. Jaka cisza. Dobra, wiesz co, bo ja po prostu nie miałam się do tego. Nie, Travis Scott mam tak, że jakby posłuchałem tą jego płytę nową, no i git, ale nie słucham już jakby, nie mam takiego, żebym do niej wracał jakoś dużo. No dobra, kolejne pytanie. No dobrze, no. Kim chciała zostać w dzieciństwie? Jezu. Ja nie wiem, kim ty chciałeś zostać. Ja mam wiedzieć, czy z kim ty? Astronautą. Dobra. Dobra, mam. Dobra, no ja też napisałam, dobra. Dobra, uwaga. Raperem albo coś z muzyką. A ty... Nie zaliczasz tego. Nie zaliczasz mi? Chwilę, ani przez pół sekundy, bo nie chciała być nauczycielem języka polskiego. No a jeśli chodzi o to, to ja też nie miałem tak, żebym powiedział sobie, Boże, chcę być raperem. No nie, no raczej tak. W sensie, nawet w dzieciństwie nawet w ogóle nie myślałem, że będę nie marzyłem o tym, żeby wiązać przyszłość z muzyką, bo ja wtedy chodziłem do szkoły muzycznej i ja miałem dość już tej muzyki. Nie miałem tak w ogóle. No dobra, czyli tutaj znowu, no te zgodności póki co oblewamy tylko. To kim chciałeś zostać w takim razie? Kurde, no jak byłem bardzo mały, to na początku chciałem być policjantem, ale to bardzo szybko mi minęło. A później gdzieś jak już tak naprawdę się zastanawiałem nad swoją przyszłością, to miałem taki już naprawdę mocno, że chciałem pójść w stronę bycia architektem. I po prostu w te strony, ale okazało się, że z matmy jestem fatalny, więc się nie udało. No dobrze, rozumiem. No dobra, następne. Jaka jest jego ulubiona pora roku? Kurde. Ty, no ja nie wiem, jaka jest twoja. Kurczę, ja bym był prawie że pewien, jaka jest twoja ulubiona, gdyby nie to, że wiem, jaką temperaturę osiąga twoje mieszkanie w tej porze roku i nie wiem, czy nadal lubisz. Ale dobra, napiszę to, no. Dobra, co ty? Lato. Ale no moja jest zima. Co? No, uwielbiam zimę, naprawdę. No nie, no tak ja... Tak piękna pora roku. Znaczy ja lubię zimę, ale ja lubię bardziej sam okres świąteczny, a poza tym to tak średnio. No rozumiem, no ja lubię ogólnie, w sumie wszystkie pory roku właśnie poza latem. Lato to jest takie moje najmniej ulubione, bo to jest takie za bardzo klepane. Na przykład wiosna, jak wszystko kwitnie, albo jesień, jak jest tak fajnie, deszczowo. Dobra, dziwne, kolejne dziwne pytanie. Dobra, no. W którym roku się poznaliście? O. Boże, dobra, ja wpisuję... Znaczy inaczej, wpisujemy...
bo my się chyba poznaliśmy tak, żeby pisać ze sobą to, rok wcześniej, a pierwsze spotkanie to ten konkretny rok, więc które mamy napisać? A jeśli miesiąc znacie, to tylko lepiej. Jak to? Jeśli znacie miesiąc, to tylko lepiej. To nie wiem, to jest chyba nie do sprawdzenia, w sensie jakby do... Można by było, dobra, no to dobra, to kiedy pierwszy raz ze sobą pisaliśmy? Mi się wydaje, że... Okay. Że to był jakiś... Ja wiem, jaka to jest data, tak? To się nie data, tylko rok. Dobra, no ja napisałem rok i... A mam z miesiącem? Ja napisałem miesiąc, tak, który myślę, że to był. No dobra, to ja... Okej, czekaj, ja już wiem też ten. Dobra, no niech będzie, okej, dawaj, dobra. 3, 4... Wow! Urodzinami Pawła! Tak. Wtedy było coś takiego, że robiliśmy filmik urodzinowy dla Pawła. Tak. I ja do ciebie napisałem, bo ja go robiłem i... Tak, ja go robię? Tak. Chyba tak. No i po prostu napisałem do ciebie, żebyś nie nagrała tam życzeń dla niego, no. To była nasza pierwsza wiadomość. Faktycznie tak było. I 2016 to mi się wydaje, że to jest dobra odpowiedź, bo ja ostatnio robiłam sobie quiz i tam była odpowiedź 2016, okay. Więc mam nadzieję, że ja jedyne, na czym się zastanawiałem, to nad tym, czy na pewno to był listopad, z tego powodu, że wydaje mi się, że wtedy nie byliśmy na tyle zorganizowani, żeby... Znaczy, dalej nie jesteśmy, ale jakby, żeby pomyśleć o urodzinach Pawła, które on ma tam w 17... No, czy 18, grudnia, no. Mi się kurczy zawsze... 17 grudnia, no to wydaje mi się, że mógł ten filmik być ogarniany gdzieś 10 grudnia, więc... Niemożliwe. Ale ty do mnie na pewno pisałeś wcześniej. Mogłem pisać wcześniej. Myślę, że ocenę kanału, ja to pamiętam. A. Mogło tak być. Dobra, następne. Co zrobi po obudzeniu się? Okej, okay, pierwsza czynność po obudzeniu się. Okej. Okay. No dobra, no. Ja nie wiem, co ty możesz zrobić pierwszego po obudzeniu się, ale... Dobra, Dobra, no. Sprawdzanie social. Nie, aha, wiesz co. Nie, ja też, ja biorę telefon do ręki. Pierwsze, co robię, wstaję, no to biorę. No dobra, okej, okay, ale... No to też, dobra, no to ja nie trafiłem. Ja faktycznie... Ale to nie zawsze właśnie, kurczę, no dobra, zaliczę ci to, bo ja faktycznie często jest tak, że biorę. Ja od jakiegoś czasu staram się to ograniczyć, bo to jest mega złe i mnie to wkurza, no ale kurde, wiesz, jak mi dzwoni ten budzik, to żeby się tak rozbudzi, no to biorę i TikTok, tam jakiś Instagram po kolei, nie? Ja na przykład właśnie ostatnio trzymałem się tego, żeby nie brać tego telefonu i żeby wstawać od razu, no i faktycznie jakby ogólnie cały dzień był fajny, wstawałem o wiele szybciej, a jak dzisiaj zabrałem telefon do ręki, to mimo tego, że się obudziłem gdzieś między 8-9, to do tej 10 leżałem w łóżku, nie? No. No dobra, następne jest. Pytanie. Jaka jest ulubiona potrawa? Ja wiem, co ty napiszesz. Nie wiem, jaka jest twoja ulubiona potrawa. Kurde, ja wiem, że wy kiedyś o tym rozmawialiśmy i ja teraz po prostu nie wydałem sobie jeszcze pomysł. Ale powiem ci, że ja sam nie wiem nawet, jaka jest moja w tym momencie. A dobra, wiem już, jaka jest moja. Chociaż to jest taka, że mam, kurczę, kilka. Dobra, no napiszę w twoim przypadku... Ojej, nie wiem co. Dobra, ja piszę, ja nie wiem, kurde, no niech będzie to. Ja nie wiem, ciężko. Dobra, napiszę tak. Okej. Dobra. Łosoś? No nie wiem, ale ty sushi też nie trafiłeś. Nie no, łosoś na pewno nie. Łosoś to strasznie znam. Ja to ewentualnie pomyślałem o makaronie, makaron z krewetkami. To jest super ostatnio mi się je. Ale to wiele rzeczy, które lubię. No dobra, następne pytanie. No mnie tak samo, więc ciężko. Jakie jest drugie imię? Okej. Okay. Dobra. Kurczę, chyba. Albo kurczę, no nie wiem. Nie. Nie? A jakie masz? To jest trzecie Marta, twoje, tak? Marta, nie, trzecie to jest Weronika. A ty co, i napisałam brak, no, nie pisałam nic. No bo ja nie mam, no to jest zbyt proste pytanie, bo ja nie mam drugiego imienia, ja mam tylko jedno. Bez sensu są te drugie. Właśnie w takich filmach są bez sensu, że później jest zadawane takie pytanie i ja zawsze mam trudniej, ja wszyscy w moim przypadku mają łatwo. Dobra, następne. Kto wydaje więcej pieniędzy? No dobra. Chyba myślałam, ale dobra.
No dobra, no tu jesteśmy zgodni. Ja nie wydaję chyba ale tak dużo. Ciekawe, jakbyśmy to podliczyli. Ja mi się wydaje, że ja, kurczę, wydaję dużo pieniędzy, ale takie sprawy, na które ty nie wydajesz pieniędzy, typu na przykład, nie wiem, mieszkanie, jakieś jedzenie, takie żywności, wiesz o co chodzi, no nie? Rachunki. Czyli, no... To są ogromne u mnie pieniądze akurat. Ale no u ciebie ty na inne rzeczy wydajesz pieniądze i to wydaje mi się, że o wiele więcej niż ja. I tak. No, inaczej, bo to twoja... Okej. Jakby twoja narracja, zgodzę się, bo faktycznie nie mam mieszkania, nie płacę czynszu i tak dalej, ale mimo wszystko płacę rachunki domowe, które do rodziców się dokładam, więc to trochę tak jakbym mieszkał, co prawda nie jest to pewne, znaczy ja nie wiem jakie ty masz rachunki, bo dobra, to nie jest ważne, w każdym razie pewnie mam mniejsze, bo to się rozkłada tu na osoby, no ale... Ale i tak. Za 4000 zł. Ja też nie. Tak. Halo. Jeszcze nie ma żadnej bluzy. Nie, powiedziałem ci, ale zrezygnowałem. Nie kupuję. Kupuję. Uznałem, że to jest strata pieniędzy. Dobra. Dobrze, że zmądrzałeś. Jakiego przedmiotu w szkole nie cierpiała? Można napisać, że każdego? No właśnie, ale napiszę tak. Uwaga, co dobra, u ciebie? Ja piszę, że ty matematyka. No, kurczę. Ja też matu nie lubiłam. Ty matmy, ale się... czekaj, ale czy ja nie lubiłem matmy? Zależy czy też nie było jakichś kiedy? Przedmiotów, których ja nie lubiłem bardziej? Jagieł, bo ty ze mną chodziłeś do szkoły. Czy matma była taka zła u nas? Czy był jakiś przedmiot, którego nie lubiliśmy bardziej? Bo mi się wydaje, że by się znalazł. Tylko teraz nie wiem przypomnieć, który. Chemia, fizyka. Może jakieś zawodowe. Właśnie, no zawodowe właśnie, no możliwe, bo tam kurczę naprawdę byli odklejeni niektórzy nauczyciele. No na przykład programowanie. Mimo, że tam się nic nie robiło, to niesłychanie mnie wkurzało. Ja bym powiedział systemy operacyjne. O, też. No. No dobra, no nieważne, zaliczę matwę, bo matwy też nie lubiłem. Dobra, następne pytanie. Kto jest bardziej niecierpliwy? No. Ojej, no... Kurde, ciężko stwierdzić, ale... No właśnie. Może... Dobra. No dobra, no... Dobra. Okej, no ja dałem na siebie. No ja też dałem na siebie. A pod względem tego, że na przykład jeżeli mi się coś spodoba, jakieś ubranie, wiesz, nie wiem, jakieś buty czy coś, to ja jestem niecierpliwa, żeby je kupić i wiesz, nawet jeżeli jest opcja, żeby kupić je, nie wiem, taniej za 200 i wiem, że one będą na promce za jakiś czas, to jestem na tyle niecierpliwa, że ja je kupię tu i teraz. Wiesz o co chodzi? I przypomnij, jak odpowiedziałaś na pytanie, kto więcej wydaje pieniędzy? Dobra, ale to jest jednorazowe, to są sytuacje. Jednorazowe no sytuacje. No dobra, no ja też tak mam, no jakby już tam, jak mogę coś mieć od razu, to wolę za to no zapłacić, właśnie. Żeby to mieć. Dobra, następne pytanie. Jaka jest największa fobia? Drugiej osoby, tak? Kurde, Filipa, nie wiem, czego ty się boisz. Ja też nie wiem, czego ja się boję. Ty się chyba niczego nie boisz. Ty się... Dobra, wiem, co ty. To wiem, bo widziałem taki pewien filmik, widzowie. Ja tak, jakby, to nie, no jakby inaczej, ja nie boję się samych pająków, ale ja ogólnie jak się boję jakichś robaków, jakichś takich w ogóle, po prostu fuj. Żeście widzowie widzieli, co się wyprawiało, jak jakiś mały pajączek się pojawił w domu. Po ścianach no biegała. To była tarantula przecież, a nie tarantula, oczywiście. Tak. Wielkości, kurczę, straszne. Psa, oczywiście, że tak. No tak, tak było. Dobra, ostatnie dwa pytania. To pierwszy odzywa się po kłótni. To... Kurde, nie wiem, się nie kłócimy. My się nie kłócimy. Nie ma za bardzo o co. Więc no. Przepadło no, pytanie. Brak. Tu nie ja ma odpowiedzi. Prawda, następne. No. Idealny sposób na odpoczynek to? Idealny sposób na odpoczynek to? W sensie, ja odpowiadam, jaki twoim zdaniem jest idealny sposób na odpoczynek. Jak ty odpoczywasz? Nie wiem, szczerze mówiąc. No dobra. Dobra, tak napisałem. No uwaga, co? Muzyka i film, okej? No u mnie też i wychodzenia na miasto, albo właśnie... Czy muzyka i film? W sensie... U mnie bardziej filmy na przykład, okay, nie? Okay. Albo to nie, ja się, leżenie, ja... albo po prostu spanie. Ja się nie relaksuję przy oglądaniu filmów. To mam tak, że jakby... Jestem zmęczony po tym bardziej. I mnie na przykład relaksuje... takie coś, żeby... Kurczę, no nie wiem w sumie, co mnie relaksuje, szczerze. No chyba raczej wyjście gdzieś z domu. Ja lubię wychodzić z domu, a rzadko kiedy mam okazję na to, żeby wyjść z domu.
Aha, no dobra, no rozumiem. Czaję, no dobra, to teraz dajmy jeszcze jedno ostatnie pytanie, Agiu. Finał. Czego najbardziej żałuję w swoim życiu? Ojej, 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 ojej. Czego ty żałujesz w swoim życiu? Poznania ciebie. Czego ty żałujesz? Ej, nie wiem. Czego ty możesz żałować? Wszystkiego w sumie. Dzięki. Nie, no nie wiem. Nie wiem, piszę nie wiem. Nie wiem, czego ty żałujesz. Ja no, ty że co? Nie zrobiłeś więcej. Że wiesz, że mogłeś coś więcej zrobić. Na przykład to tego nie zrobiłeś kiedyś. No to tak, na pewno troszkę leniwy byłem w życiu i mogłem niektóre rzeczy robić szybciej i więcej. No dobra, widzowie, jak widzicie, troszkę się znamy, troszkę nie. Na niektóre pytania znaliśmy odpowiedź, na niektóre nie. No zobaczymy, jak będziemy się znać za rok.